Dzień dobry. Panie rzeczniku, jakie znaczenie ma wizyta i jakie tematy zostaną podjęte podczas wspomnianego cyklu spotkań premiera Mateusza Morawieckiego? Przede wszystkim pamiętajmy, że od samego początku napaści Rosji na Ukrainę Polska bardzo aktywnie zachowywała się w zakresie pomocy Ukrainie, ale również w zakresie politycznej. Premier Kaczyński, premier Morawiecki wraz z dwoma premierami krajów udali się pierwszy raz do Kijowa. A dzisiaj kolejna wizyta, aby rozmawiać o sytuacji, jeśli chodzi o front wschodni ukraiński, jak tutaj możemy wesprzeć dalsze działania nie tylko jako Polska, ale NATO i Polska, ale również na tematy gospodarcze, ponieważ my mocno naciskamy, aby Unia Europejska w szerszym zakresie i szybszym zakresie, w szybszym tempie przekazywała pomoc, która została obiecana Ukrainie, ponieważ w tej chwili planem Władimira Putina jest de facto osłabienie ekonomiczne i gospodarcze Ukrainy i tutaj trzeba zrobić wszystko, aby ten plan Putina się nie udał. Natomiast dzisiaj będzie pan premier miał kilka spotkań w stolicy Ukrainy, natomiast o szczegółach będziemy informować nieco później, gdy te wizyty się rozpoczną. Wiemy, że sytuacja na wschodnim froncie jest nadal bardzo trudna, no ale jednak wizyta pana premiera no jest chyba bardzo ważnym sygnałem politycznym wobec Kremla. Tak, tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że my nie opuścimy naszych sąsiadów w tych trudnych chwilach, ponieważ są przedmiotem bezpodstawnego ataku rosyjskiego i bronią nie tylko ukraińskiego bezpieczeństwa, ale również bronią bezpieczeństwa Polski i całej Europy, ponieważ Rosja na Ukrainie by się nie zatrzymała i każdy o tym wie, kto zna historię tego obszaru Europy. Dlatego tak ważne jest to, aby to o tym mówić. Natomiast również będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z energetyką w szerokim tego słowa znaczeniu. Wiemy o tym, że Rosja tutaj podejmuje dalsze działania dotyczące szantażu energetycznego i Ukraina też oczywiście tym kwestiom jest poddana, ale również kwestie bezpieczeństwa związanego z elektrowniami atomowymi, bo wiemy, że to jest też temat, który no, słusznie skupia uwagę opinii publicznej.